Zechciejmy uczestniczyć w Triduum Paschalnym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota to szczególne dni dla chrześcijan. Wielki Czwartek gromadzimy się w kościołach, by przeżywać ostatnią wieczerzę. Zechciejmy Wielki Piątek nawiedzić miejsce, gdzie w odosobnieniu Chrystus modlił się, zanim oddał się na miejsce kaźni. Zechciejmy Wielką Sobotę nie tylko przychodzić tu do naszych świątyń z pokarmami, prosząc o błogosławieństwo tego chleba naszego powszedniego, ale również zatrzymajmy się na modlitwę przed Chrystusem, tym złożonym do grobu. I pozostawmy swoje domy i z najbliższym nie udajmy się na mszę świętą rezurekcyjną. Uczestniczmy w pierwszy dzień świąt w Eucharystii, by dobrze usłyszeć słowa, gdy niewiasty przybędą do grobu i usłyszą słowa anioła, który powie, że nie ma go, bo zmartwychwstał. Niech te święta będą świętami radości, radości poranka zmartwychwstania. I tak, by za tydzień przeżywać niedzielę miłosierdzia Bożego, w której Chrystus w całej swej okazałości zmartwychwstały, stanie pośród swych uczniów i pokaże im ręce i bok przebity i nogi i powie, że jest prawdziwie tym, który zmartwychwstał, który umarł za mnie i za ciebie. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Pierwszy dzień po szabacie, kiedy jeszcze było ciemno. Okazuje się, że grób jest pusty, że nie ma tam ciała Jezusa, który umarł na krzyżu i został złożony do grobu. Niedziela Wielkanocna, najważniejsze wydarzenie w naszym chrześcijańskim życiu, uświadamia nam, że grób jest pusty, że Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstał, kiedy było jeszcze ciemno, dając nam do zrozumienia, że przez swoje zmartwychwstanie chce rozjaśniać ciemności naszego życia. Często jednak, kiedy przeżywamy święta wielkanocne, przychodzimy do świątyni, dostrzegamy, że grób jest pusty i na tym kończy się nasze świętowanie. Tak jakbyśmy nie chcieli zrozumieć, nie chcieli przyjąć tej wielkiej tajemnicy, że Jezus pokonał śmierć, pokonał nasze słabości, naszą grzeszność, otworzył nam bramy do nieba. Dwaj uczniowie, Szymon, Piotr i Jan, umiłowany uczeń Jezusa, przybiegają do grobu, aby upewnić się, że rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. Grób jest pusty, nie ma go tam. Jezus zmartwychwstał dla ciebie, człowieku. Zmartwychwstał, bo ukochał każdego z nas. Z miłości oddał życie na krzyżu. Pokonał śmierć. Otworzył nam bramy do nieba. Obyśmy nie zatrzymali się tylko na grobie, stwierdzając, że jest pusty. Abyśmy, wracając do naszych domów po przeżytej Eucharystii Wielkanocnej, abyśmy wrócili przemienieni, aby ten blask wielkanocnego poranka rozświetlił nasze ciemności, naszą grzeszność, wszystko to, co jest niedoskonałe, aby uświadomić sobie, że można inaczej, że można po Bożemu, że można razem z Bogiem przeżywać każdy nasz dzień. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.